Zainwestuj 100, 200, 300 zł, 1000. Dzięki mnie pomnożysz swój majątek i wcale tak to nie wygląda. W rzeczywistości to wszystko wygląda jak widzisz, trochę inaczej. Kochani, dzisiaj chcę wam poruszyć bardzo ważny temat. Myślę, że jest to największy problem branży Forex na świecie czy w Polsce. W dalszej części tego nagrania chcę odnieść się do bardzo ważnego problemu, czyli do braku możliwości weryfikacji wyników czy też rzetelności różnych osób, czy w ogóle różnych środowisk, które mówią, że się na czymś po prostu znają. Nie tylko w branży finansowej. Dalej, kolejną rzeczą będzie to, że chcę poruszyć bardzo ważny aspekt tego, w jaki sposób możesz samodzielnie sprawdzić, na ile na przykład kogoś analizy rynkowe, ja na przykład wrzucam analizy rynku Bitcoina i innych rynków, na ile te analizy są skuteczne. Dalej przejdziemy, poza tym, że opiszemy te analizy, zobaczycie, jaka jest tego skuteczność, jak możesz to sprawdzić, to przejdziemy do rachunków, które nie tylko, że ktoś ci po prostu pokaże wynik na rachunku, który może sobie, załóżmy, wygenerować w HTML-u czy w czymkolwiek mu się podoba, tylko też pokażę wam, w jaki sposób możecie podłączyć rachunek swój czy innych osób do tak zwanego miejsca Forex Factory, które właśnie łączy się z waszym rachunkiem i macie podgląd na żywo do na przykład swojego rachunku czy do czyjegoś rachunku, żeby właśnie sprawdzić kogoś wiarygodność. Ja pokażę wam swoje rachunki podłączone do tej aplikacji. Część z nich już jest zamknięta, były tam trady, a część z nich jest otwarta, co wam chcę dzisiaj też powiedzieć. Następnie przejdziemy do kilku podstawowych błędów, czyli powiem o tym, że skuteczność wcale nie jest najważniejsza, tak samo jak najważniejsze nie jest zarządzanie ryzykiem, jeżeli chodzi o ryzyko do zysku, czyli zarządzanie tym stosunkiem ryzyka do zysku. Pokażę wam to na kilku przykładach. Ok, kochani, wiecie co, ja sobie skończę burgera, a was zapraszam teraz do dalszej części tego nagrania. Będzie mocno merytorycznie i konkretnie. Ja sobie zjem i zaraz się widzimy, no może trochę w innej scenerii. Z tej strony Radosław Rygielski, witam was wszystkich bardzo serdecznie w tym nagraniu uświadamiającym, w którym chcę wam pokazać, jaki jest największy problem czy wyzwanie właśnie branży związanej gdzieś tutaj poniekąd z rynkami finansowymi. Ja zajmuję się tradingiem od 5 lat, ale prawda jest taka, że od 3 lat to wychodzi. W internecie pokazuję wszystko przed tym, jak się wydarzy, określam ruch strzałką, to jest najważniejsze. Wielokrotnie mnie, kochani, wynagrodziliście, czy pucharem za tak wysoką skuteczność, czy też koszulką z moim ulubionym cytatem. Przypadek? No oczywiście, że nie, więc serdecznie wam dziękuję za to, że doceniacie moją pracę, bo ta społeczność, ludzie wokół tego są dla mnie po prostu najważniejsi. Tak, po co jest ten dzisiejszy film? Chcę was, kochani, uświadomić, pokazać, jakie jest pewne wyzwanie związane ogółem z weryfikacją autentyczności właśnie na rynkach, przykładowo Forex czy rynku kryptowalut. Dlatego też to robię, bo ja sam nie chcę być mieszany z osobami, załóżmy, które są nieuczciwe, tak? Bo gdzieś mnie to kiedyś dotknęło i chcę pokazać, że po prostu tak nie jest. A teraz malutki przerywnik, wybaczcie, jestem od tego uzależniony. Już wróciłem, wybaczcie, taka moja mała pasja, zajawka, zresztą też się z wami dzielę na moim kanale YouTube moimi pasjami, tym co robię w wolnym czasie. I teraz, kochani, takim potężnym wyzwaniem jest to, że właśnie trudno jest zweryfikować prawdę na tym rynku i w dalszej części tego nagrania będę wam pokazywał, jak to możecie zrobić, jak możecie coś zweryfikować, bo nie chcę, żebyście tracili swoje pieniądze. Tak jak, załóżmy, ja to robiłem 5 lat temu, gdzie po prostu traciłem kasę, bo nie wiedziałem, czym są rynki, jak na nich można handlować, czy też jak sprawdzić, czy, załóżmy, jakaś informacja jest prawdą, czy też nie. Też bardzo zależy mi na tym, żeby każdy z was naprawdę tych środków nie tracił, bo tu nie chodzi wcale o kasę, tylko chodzi o wasze życie. Ty poświęcasz swój czas na to, żeby pieniądze jakieś zarobić, odłożyć, a ten czas mógłbyś też poświęcić na coś innego, na spędzanie czasu z bliskimi i tak dalej, czy tworzenia czegoś. Więc chcę, żeby wasze środki po prostu były bezpieczne, żebyście swoich środków po prostu nie marnowali. Też często poruszam kwestię ryzyka, zarządzania nim, załóżmy w bezpłatnym kursie, do których oczywiście linki macie w opisie. Idąc dalej, chcę też, żeby ten film pokazał wam taką świadomość i pewne sposoby, jak weryfikować wiedzę, jak nie tracić środków, jak na przykład można się gdzieś zdywersyfikować, czy po prostu jak zamiast od razu płacenia komuś na przykład za wiedzę, na początku kroczek po kroczku sprawdzić, jak to działa po prostu publicznie.
Więc ja was, kochani, zapraszam do dalszej części tego nagrania. Taki malutki przerywnik był już z moją ulubioną zabawką, ale to też nie było tak, że zawsze mogłem sobie na to gdzieś tam po prostu pozwolić. To była droga, to był proces. Też na początku były duże straty, o czym mówię, ale to nie wynikało z tego, że po prostu rynek mi zabierał pieniądze, tylko dlatego, że ja nie miałem wiedzy. A brak wiedzy często przekuwa się w totalnie negatywne efekty, dlatego też jest to nagranie. Dobra, zawracamy i jedziemy do mnie, do mieszkania, kochani. Zapraszam was. Teraz chcę wam powiedzieć o bardzo ważnych rzeczach, związanych właśnie ze sprawdzaniem tego, jak wyglądają kogoś efekty. Tutaj mówię głównie o rynkach finansowych, o tym, jak ktoś prezentuje wam analizy i też przykładowo o tym, jakie wyniki i skąd je widzicie. Tutaj chcę poruszyć bardzo ważny temat. Zanim do tego przejdziemy, też mam przełom do jednej rzeczy. Teraz, kochani, ja będę tutaj mówił i będziecie słyszeć dźwięk, widzieć obraz. I myślę, że tutaj ten obraz włączę po prostu nagrywanie i wszystko będzie widoczne dla was w przybliżeniu, a ja tutaj po prostu gdzieś się schowam na boku. Dobra, więc tak, jeżeli chodzi o wyniki, bardzo często gdzieś jakiekolwiek wyniki, które widzicie, będziecie mogli zobaczyć w formie po prostu grafiki, czy w formie, załóżmy, screena z rachunku. Bardzo ważne jest to, że to, co tutaj ja wam ostatnio tutaj przedstawiałem, ta, które mieliśmy z sierpnia, nagranie Fakty, nie opinie, Bitcoin Eksperyment, gdzie pokazywałem wam tutaj, z jakiej kwoty, akurat to był jeden z małych rachunków, gdzie mieliśmy wpłacone 1400 dolarów, sekundę, o, tutaj widzicie po prawej stronie, dokładnie tutaj, 1400 dolarów było wpłaty, tak, i na końcu miesiąca mieliśmy tutaj zysk dodatkowe, teraz zobaczymy, jaka to była kwota, i zysk, który mieliśmy 1937 dolarów, czyli tutaj możecie zobaczyć, jakie były wpłaty, jaki był zysk, tak, i finalnie, które były też otworzone pozycje, czyli wyszło tutaj 128% zysku przy 5% ryzyku. No okej, i zwróćcie uwagę, takie wyniki może wam pokazać każdy, bo to jest zwykłe nagranie, bo jest po prostu zwykły screen. Bardzo ważne jest to, co ja tutaj chcę wam też przekazać i co, przed czym was uczulić, żebyście widzieli przed tym, jak cokolwiek się wydarzy, no właśnie, informacje o tym. Czyli załóżmy, nie patrzcie tylko na suche wyniki, tylko ważne jest to, żebyście widzieli, żeby wam ktoś na przykład pokazał, że okej, uważam, że coś może się wydarzyć i zobaczcie, że faktycznie się to wydarzy. Tutaj możecie zobaczyć na tym screenie, że przykładowo tutaj ja zawsze określam dany możliwy ruch, tak, po prostu strzałką. Tutaj możecie na przykład zobaczyć w tym nagraniu, gdzie była analiza na TradingView, że określiłem strzałką. Cena może na początku spaść, tak, a potem wzrosnąć. I zwróćcie uwagę, co zrobiła cena. Tak, na początku spadła, potem dalej wzrosła, więc tu już widzicie, że to była informacja przed tym, jak coś się wydarzy i dopiero do tego później pokazuję wam też swoje pozycje, które rozegrałem w oparciu właśnie o te analizy, tak, bo tutaj linki oczywiście do tych podsumowań macie w opisie, to oczywiście jest na kontach prawdziwych. Dalej, mieliśmy tutaj, załóżmy, ostatnio podsumowanie października, gdzie był zysk procentowy nieco mniejszy, bo było to tylko 36% zysku na rachunku, maksymalne ryzyko było tutaj w okolicach 2%, no i zysk w złotówkach był 13 800 całego miesiąca. I co jest znowu bardzo ważne, spójrzcie proszę, te takie bardzo krótkie pozycje, których no nie mogłem wam o tym powiedzieć wcześniej, po prostu była to, załóżmy, pozycja trwająca 2 minuty, to te pozycje nagrałem, a załóżmy te, którymi mogłem się z wami podzielić, gdzie na przykład uważałem, że przykładowo cena Bitcoina na przykład może wzrosnąć, tak, to spójrzcie, gdy na przykład miało coś się wydarzyć, to oczywiście była udostępniona analiza przed ruchem, gdzie oznaczyłem możliwy ruch do góry strzałką, gdzie każdy mógł sobie to obejrzeć, akurat to oglądało 2800 osób i potem możecie sobie sprawdzić, czy ten ruch faktycznie się odbył. Jeżeli się odbył, to już macie informację, że okej, on o tym mówił przed tym, jak to się wydarzyło, więc masz tą pewność, że to faktycznie się dzieje naprawdę, że nie jest to opisane tylko po fakcie. I dalej, dopiero teraz, pokazuję ci też, jakie pozycje przykładowo, czyli co ja zrobiłem na swoim rachunku, też pokazuję wam, tak, na przykład w tych nagraniach, gdzie też możecie zobaczyć wartości pozycji, które były otworzone na podstawie tego, o czym wam mówiłem wcześniej. Czyli to nie są takie, wiecie, suche wyniki, że o czymś mówiłem, czy nie mówiłem i tylko wam pokazuję wyniki, które mogą być sfabrykowane, tylko zwróćcie uwagę, że widać i wypłaty, i wpłaty. I też to jest bardzo ważne, przed tym po prostu, jak coś się ma wydarzyć, ty masz do tego dostęp, bo oznaczam ten ruch po prostu strzałką w najprostszy sposób, żeby każdy mógł to po prostu widzieć,
a potem też omawiam nawet te pozycje na żywym rynku przy otwartych pozycjach, tak? Czyli mówiłem to, że ma wzrosnąć, potem wam pokazuję, że wzrosło, jeszcze wam pokazuję swoje otwarte pozycje i też na przykład je dalej opisuję, tak? Po co? Po to, żebyście po prostu mogli zobaczyć, w jaki sposób to idzie krok po kroku, czyli najpierw jest analiza, potem jest w tej analizie informacja o tym, czy idziemy w górę, czy w dół i dopiero potem w efekcie tej analizy, którą ty widzisz na żywo, masz na przykład w moim podsumowaniu miesiąca, możesz sobie zobaczyć, jakie pozycje otwierałem, tak? Czy były to duże, czy były to małe, jakie mam jeszcze otwarte, więc masz pewność, że to wszystko się dzieje na żywo, nie jest to suchy wynik sfabrykowany, tylko po prostu masz konkretną informację, jaki ruch, potem pozycja i tyle. Na przykład mam tutaj tą fajną analizę z 30 października, gdzie na rynku Bitcoina informowałem o tym, że cena może wzrosnąć. Widzimy strzałkę, widzimy. No to spójrzmy dalej, czy cena wzrosła. Cena wzrosła i tutaj też wam pokazałem, jakie mam pozycje otwarte ja na swoim rachunku, tak? Zgodnie z tą analizą, tak? Tutaj mieliśmy pozycje na wzrosty. Tutaj widzicie, zysk tam był wtedy plus 3800 zł. Ok, teraz pójdźmy kroczek dalej. Pierwszy sposób takiej prostej weryfikacji, czyli przed tym, jak coś się wydarzy, no miło by było, gdybyś o tym wiedziała, żeby po prostu ktoś ci o tym powiedział. Widzisz, że w taki sposób można to robić. Teraz dalej. Jest też możliwość, na przykład taka, że ktoś ci mówi, że ma jakieś wyniki. Ok, może ci to pokazać na po prostu w formie screena, zdjęcia, nagrania. No dobra, fajnie. Jest jeszcze najlepszy sposób na to taki, że wyniki wynikami, ale niech ktoś ci pokaże, tak jak tutaj zobaczyłeś, czy zobaczyłaś, że by ktoś określił na przykład dla ciebie kierunek ruchu i miejsce, do których możemy dotrzeć przed tym, jak to się wydarzy. Bo wyniki może każdy sfabrykować. Oczywiście nie mówię, że każdy fabrykuje, tylko chcecie ustrzec przed, załóżmy, nieuczciwymi osobami na rynku. Mamy, załóżmy, ruch wzrostowy, zaczynamy to strzałką, cena, patrzymy, czy wzrosła. Wzrosła. Mamy tutaj ten ruch wzrostowy, tak? Ok, mamy to. Czyli widzisz, że ok, wydarzyło się to przed faktem, o tym mówiłem, to się potem wydarzyło, widzisz to na żywo. Też zobaczysz, załóżmy, moje wyniki na nagraniu z rachunku. Ok, to były dwa sposoby na sprawdzenie tego, jak właśnie można weryfikować kogoś efekty. Trzecia rzecz. Jest to rzecz, o której ostatnio było nawet bardzo głośno, ponieważ duża część osób ogółem tutaj gdzieś ze świata tradingu podłączała się do tak zwanego Forex Factory. Forex Factory jest to miejsce, w którym możesz podłączyć swój rachunek, na którym handlujesz, po to, żeby każdy miał do niego podgląd na żywo. To jest, spójrz proszę, ten rachunek, który tutaj pokazywałem, gdzie było 36% rachunku zrobione, było 13 800. Ten rachunek był prowadzony od tutaj, od 5 października, była tutaj wypłata 21 000 i wpłata 34. 5 października, no i od 5 października, jak wiecie, cały ten ruch wzrostowy, który był na Bitcoinie, kroczek po kroczku wam pokazywałem, co się może dalej dziać i jak możecie z tego oczywiście skorzystać. I tutaj możecie zobaczyć, że ok, na tym rachunku było wpłacone 34, na końcu tego rachunku, tutaj przejdźmy sobie do statementu, było 47, czyli mieliśmy tutaj zysku około 13 800 zł, gdzie skuteczność na rachunku było to 78%, tak? Potem, gdy to podsumowanie zrobiłem, to też było wiele pytań. Dlaczego nie podłączysz tego do podglądu na żywo? Więc to zrobiłem oczywiście. I możecie sobie zobaczyć na żywo podgląd tego rachunku. Teraz mamy podgląd rachunku na moim profilu, który nazywa się RRAL, czyli Radosław Rygielski, analiza logiczna. Tu macie do wyboru dwa rachunki, oczywiście linki do tego Forex Factory macie w opisie. I macie tutaj, załóżmy, ten rachunek, gdzie on się tutaj nazywa analiza logiczna od 4 października, tak, do 22 listopada, wtedy była wypłata i mam tutaj zysk 13 298 zł, czyli 22% na rachunku. Jak widzisz, troszeczkę po tym podsumowaniu jeszcze była obsuwa na tym rachunku, ale finalnie tutaj jest 13 800 zysku, zostało mi po tych dodatkowych 15 dniach zysku 13 300, więc tutaj przez te kolejne dwa tygodnie jedynie miałem tam stratę kilkuset złotych, bo po prostu potem już na rynku handlowym w sposób troszeczkę bardziej agresywny, no bo już tego miałem dalej po prostu no, nie pokazywać, tak? Bo też nie chcę pokazywać czegoś, co jest agresywne, żeby też nie dawać złego wzoru, tak hipotetycznie zakładając, złego wzoru dla innych. Więc tutaj pokazałem bardzo bezpieczny handel, ale o to pytaliście, więc mówię, dobra, nie będę otwierał nowych rachunków, to ma być fair, więc pokazuję wam dalej. I finalnie zostało tutaj 13 300 zysku. Możecie na Trade Report sprawdzić oczywiście tutaj, jakie były wpłaty
O, 59 tysięcy, a wypłaty było 72 tysiące, więc wszystko macie jedno pod drugim. I też pamiętajcie, przy agresywnym handlu bardzo spada skuteczność. To od razu podkreślam, żeby tutaj nie było żadnych wątpliwości. Dobra, cofnijmy się. I mamy teraz tak, od listopada, od 22 listopada do aktualnej daty, czyli do 11 grudnia, też handluję w oparciu oczywiście o analizy, które Wam udostępniam. I na ten moment, na tym rachunku agresywnym, też macie do niego podgląd. Mamy tak, z wpłat. Mamy tutaj wpłacone 64 tysiące, a aktualnie na rachunku jest 79 tysięcy, czyli mamy tutaj 20 400 zł zysku. Tak? I to oczywiście tutaj możecie zobaczyć, jaki to jest rachunek, czy jest tutaj to rachunek prawdziwy, czy to jest rachunek nieprawdziwy. Możecie też zobaczyć, czy ktoś wpłacał, czy ktoś nie wypłacał. Czyli macie dowód na to, że nawet jak w jakiś sposób, załóżmy, ktoś by to obszedł i na przykład, nie wiem, podłączył rachunek wirtualny, a wyskakiwałoby, że jest jako prawdziwy, to możecie też zobaczyć, czy ktoś kasę tą wypłacał. Tak? I tu aktualnie na ten moment jest plus 20 tysięcy. Tylko od razu podkreślam, to jest handel agresywny, to tutaj widzicie, to jest moja prywatna rzecz, prywatny rachunek, którego nie najbardziej lubię to pokazywać, ponieważ to jest po prostu agresywne, a nie chcę pokazywać nikomu, że hej, 20% ryzyka to jest dobre. Najbardziej to, czym się chcę dzielić, to jest właśnie pokazywanie, że hej, możesz mieć fajne zwroty, tak? Może niekoniecznie na ogromnych kwotach, zresztą to może nie będzie zysk kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie, ale może to będzie kilka tysięcy złotych miesięcznie. I zresztą tutaj widzimy ten pierwszy rachunek 128% zwrotu, tak? A ryzyko było 5%. Do podsumowania tego rachunku macie oczywiście link w opisie, gdzie też widać wpłaty i wypłaty. Tak, to był bardzo bezpieczny, delikatny handel, 5% ryzyka, nie więcej i dosyć duży zwrot, ale przy małym kapitale, bo tam zysk był ile? Prawie 5 czy tam 6 tysięcy złotych. Tu mamy załóżmy troszeczkę większe ryzyko, tak, gdzie tam przez chwilę było minus 30% na rachunku, no ale finalnie 120% zysku, gdzie to jest właśnie kolejny rachunek, co jest ważne w oparciu o te analizy, które Wam udostępniałem. Pamiętajcie, w agresywnym handlu skuteczność bardzo, bardzo spada, tak, akurat w moim przypadku. W bezpiecznym to, co Wam pokazuję, żebyście mogli się uczyć, edukować w bezpieczny sposób, tam jest wysoka skuteczność, około 80-90%, ale te zwroty są nieco mniejsze tutaj w kwotach. Tutaj też wchodzi do gry psychika, nasza głowa, ale to też nie jest temat na dzisiaj. Ok, czyli mamy te dwa rachunki podłączone, gdzie widzicie, że są to rachunki prawdziwe i macie najfajniejszy dowód na to, jak to działa. Tutaj ten wcześniejszy rachunek też był oparty o to, co się miało dziać w przyszłości. A nie tak, że wiecie, ja Wam pokazuję tylko rachunek i tyle, tylko widzicie, że na przykład dzisiaj Wam mówię, że hej, zajmuję pozycję w oparciu o to w kierunku wzrostowym. A za tydzień zobaczycie po tym wzroście wynik na moim rachunku i macie to na żywo, to jest najważniejsze. Teraz zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Ja pokazując swoje jakiekolwiek publikacje w internecie, tak jak mówiłem w samochodzie, na Facebooku jest to 15 tysięcy osób, zaraz będzie 16, na YouTube jest to 13 tysięcy osób. Ja naprawdę czuję potężną odpowiedzialność za to, że ja nie mogę sobie pozwolić, załóżmy, na to, aby tak jak teraz pokazywać Wam, hej, jest 20 tysięcy złotych zysku, ale było 30% ryzyka. Bo to, moim zdaniem, oczywiście Wasze może być inne, z chęcią poczytam Wasze komentarze i opinie na ten temat, ja pokazując, załóżmy, takie tylko zagrania, to będę uczył innych, że trzeba dużo ryzykować. A na początku swojej drogi zacznij od takiego rozwiązania, gdzie mało ryzykujemy, tak jak tutaj, tak 5% ryzyka, spory zwrot. I to jest najważniejsze, o wszystkim mówiłem przed tym, jak się wydarzy, to jest najważniejsza rzecz. Bo tak jak tutaj, tak, skupiliśmy się na tym, że miałbyś ruch wzrostowy i to jest dla Ciebie najważniejsza wartość edukacyjna, bo Ty wiesz, dlaczego cena wzrosła, dlaczego cena ma wzrosnąć, potem możesz sobie sprawdzić, czy faktycznie to się wydarzyło. Tak, a nie, że zobaczysz kogoś suche wyniki, więc pamiętajmy o tym. Analizy przed ruchem, potem dopiero są wyniki i potem dopiero, no jak ktoś ma wyniki, to może to gdzieś podłączyć, żeby innym osobom pokazać. Kochani, też ważna rzecz. Handel agresywny charakteryzuje się tym, że więcej ryzykujemy. Wtedy często możemy więcej zarobić, ale pamiętajmy o tym, że na początku nauki to wcale nie jest dobre. I to też nie jest tak, że to rynek definiuje wartość ryzyka, tylko to Ty decydujesz, ile kapitału, tak, po prostu włożysz na rynek. To Ty decydujesz, jaka to będzie wartość i też ile ryzykujesz z tego kapitału, który wkładasz na rynek. To się nazywa stop loss. Też od razu Wam powiem, jednym z wielu linków w opisie pod tym filmem jest link do bezpłatnego kursu na temat tradingu, którym chcę właśnie edukować wszystkich, żeby zobaczyli, że to nie jest niebezpieczne, to da się zrobić na żywo, to może nam dać jakikolwiek zarobek. Oczywiście to nie są rekomendacje inwestycyjne. Link do tego kursu macie pod tym nagraniem, możecie sobie go odebrać. Tam od A do Z Was wprowadzam ten świat, tam tłumaczę stop lossy i wszystko, więc jeżeli jesteś nowy, nowa, zapraszam Cię tam serdecznie. Ok.
Więc oby pamiętamy, agresywny handel, a bezpieczny są to dwie różne rzeczy. Często tym bezpiecznym handlem zarobimy mniej, ale przy dużo mniejszym ryzyku. Agresywnym możemy troszeczkę więcej, przy zwiększonym ryzyku, więc też jak Wam tak mówiłem, tam był jakiś większy zysk, ale też było duże ryzyko. Mówię o tym szczerze i zwróćcie też uwagę na to, kochani. Jeżeli chciałbym przykładowo coś ukryć, wiecie, jakiś na przykład haczyk w tym wszystkim, to bym Wam nie mówił o tym, że jest tam zwiększone ryzyko, bo ja wiem, że nie każdy będzie w stanie odczytać wszystko z tych tutaj tabelek i cyferek i tak dalej, tak? Więc Wam o tym szczerze mówię, że zwiększona wartość kapitału możliwego zarobku łączy się ze zwiększonym ryzykiem, tak? Ale tego oczywiście da się nauczyć, więc no, o tym będzie mówić w kolejnych może odcinkach. Więc o tym Wam szczerze mówię, żebyście wiedzieli, gdzie jest ten haczyk. Dobra. Dalej. Opisaliśmy sobie pozycje, wiemy, jak powstają analizy, co jest najważniejsze, gdzie sprawdzać, jak sprawdzać. Kolejną rzeczą są przykładowo właśnie Wasze opinie, więc dziękuję Wam tutaj bardzo serdecznie i zwróćcie uwagę na Waszą rzecz. Wiem, że ktoś pisze, daj spokój za szkoleniami, bo też oczywiście sprzedaje swoją wiedzę, dopóki ktoś nie pokaże statementu. I zwróćcie uwagę, co z tego, że ktoś Ci pokaże sam suchy wynik, skoro bardzo ważne jest to, żebyś widział to na żywo, jak to funkcjonuje. Tak? I dopiero potem wynik. O tym pamiętajmy, to jest rzecz pierwsza. Druga rzecz. Tutaj oczywiście wiele osób komentuje, zadaje pytania i też spójrzcie na to, że specjalnie też podłączam te rachunki, żebyście zobaczyli, jak to wygląda na żywo, bo chcę, żebyście mieli pewność, że to działa jeszcze bardziej dobitnie. Tak? Więc pamiętajcie, cieszę się, że jesteście czujni, że piszecie o takich rzeczach, więc też z chęcią Wam na to odpowiadam, że hej, to nie jest najważniejsze, to możecie zobaczyć, ale ważne jest to, żeby to wszystko było na żywo. Dzięki oczywiście za te komentarze. Radku, wielkie dzięki, dziękuję za analizę kursu, który ciężko opisać słowami, bo jest niesamowity. RR król Bitcoina, bądźcie napisał, dzięki Radku, twoje analizy są the best, uczę się od najlepszego. Mega doceniam to, że korzystacie z tych analiz oczywiście, które są bezpłatne, publiczne i że jesteście za to wdzięczni. Ja dla Was również, ja Was też oczywiście darzę ogromną wdzięcznością za to, że komentujecie, mi to daje ogromną siłę, żeby załóżmy tworzyć dla Was kolejne materiały, czy analizy, czy załóżmy takie filmy uświadamiające, jak załóżmy ten. Co jest bardzo ważne z mojej wiedzy, za którą oczywiście można dużo obserwować bezpłatnie, są analizy bezpłatne, są wywiady, które dają dużą wartość na moim kanale, są one bezpłatne. Również jest bezpłatny kurs, który wprowadza w ten świat. Wszystko można sobie z tego korzystać, bo wiecie, jest strzałka, określony poziom, gdzie wyjść i tyle. Nawet w ostatnim nagraniu, w wielu ostatnich nagraniach, pokazywałem też swoje otwarte pozycje w tym momencie, więc widzicie, określam Wam kierunek ruchu, jeszcze pokazuję, załóżmy, swoje otwarte pozycje, oczywiście na kontach realnych, widzicie, jakie są wpłaty, wypłaty, prowizje, ile jest na rachunku, czy jest to rachunek realny, czy po prostu też rachunek wirtualny, tak, bo to też było wiele pytań, więc podłączam rachunki realne, żebyście zobaczyli, jak to wygląda, a rachunki wirtualne najlepsze są po prostu do, czyli konta demo, załóżmy do testów, do sprawdzania, jak coś funkcjonuje, żeby po prostu na początku nie działać na kontach realnych, tak? Tylko na początku zacząć sobie od wirtualnych środków. Dlaczego się dzielę swoją wiedzą publicznie i też w zamkniętym forum za po prostu opłatą? Dlatego, że to wygląda bardzo prosto. Po pierwsze, jak się czymś dzielisz, tak? I wiele osób to obserwuje, to jest coraz więcej pytań. I nagle co? Masz stworzyć i przeznaczyć swoje 3 miesiące życia, żeby kogoś na maksa wyszkolić, przekazać mu swoje, załóżmy, 5 lat życia i masz małą jakąkolwiek gwarancję, że cokolwiek z tego będzie, załóżmy, dla Ciebie. No właśnie, odważyłbyś się na taki krok? Dlatego właśnie wielu ekspertów swoją wiedzę opakowuje w produkt, tak? Przykładowo właśnie tutaj na stronie Instytutu, czy są kursy z Filem, z Kamilem, czy z innymi specjalistami, czy z Łukaszem, właśnie są kursy na platformie. Są to eksperci, którzy całe lata swojego życia pakują w produkt, który możesz kupić i się go załóżmy nauczyć w miesiąc, w dwa. Jest to Ciebie oszczędność czasu i też bardzo często pieniędzy, bo większość ludzi na rynkach traci. Dlaczego? Bo nie mają wiedzy. A załóżmy takie właśnie firmy jak Instytut Kryptografii, z którym ja współpracuję, tworzymy miejsce, w którym są eksperci, po to, żebyś po prostu mógł sobie, załóżmy, odłożyć środki, przeznaczyć je na naukę i zaoszczędzić, załóżmy, 5 lat życia. Tak? Bo proste pytanie do Ciebie. Takie między nami, mega fair. Odważyłbyś się przekazać na przykład komuś 5 lat czy 10 lat swojego życia za darmo, nie mając gwarancji żadnego jakiegokolwiek zwrotu od tej osoby i jeszcze taką możliwość, że ta osoba Twoją wiedzę dalej sprzeda. No właśnie, chciałbyś to robić za darmo? No tak, dokładnie, nie chciałbyś. To jest normalna praca, czyli dzielenie się swoją wiedzą, edukowanie innych. Tak samo poszedłbyś do swojej pracy za darmo? Przecież Ty to umiesz robić. Poszedłbyś do tej pracy za darmo i nie chciał swojej wypłaty? No przecież Ty to umiesz robić. Ja też to potrafię robić.
ale czy to, że ty się na czymś znasz, masz jakąś specjalizację, czy to, że ja potrafię handlować na rynkach, mam jakieś rzeczywiście limity w głowie, że pewnych kwot już nie mogę przebić, ale to z czasem będzie zwiększane. I co, chciałbyś pracować za darmo? No właśnie dlatego my, jako osoby, które na czymś się znają, oczywiście to dzięki wam możemy się tym dzielić, bo nas oglądacie, to też tworzymy produkty, którymi się dzielimy dalej, żebyście mogli sobie zaoszczędzić czas, a mieli profesjonalny dostęp do wiedzy, bo my też, dzieląc się tym wszystkim, pakujemy to w produkty i po prostu możemy tym się dzielić za pewną opłatą. I dla nas jest to fair i dla was jest to fair. Tak, bo to jest nasza praca, więc proste pytanie, załóżmy, ktoś się zastanawia, dlaczego ktoś sprzedaje swoją wiedzę. To jest zwykła praca. To pójdziesz o pracę za darmo? No właśnie nie pójdziesz, bo masz swoje cele, marzenia, chcesz kogoś zadbać, coś sobie kupić i tak dalej, tak? Bądź na przykład chcesz mieć drugą pracę. Na przykład to jest dla mnie dodatkowe źródło dochodu, tak? Dzielenie się wiedzą i co jest też najważniejsze, ty też tak możesz pójść, załóżmy, do drugiej pracy, żeby mieć drugi dochód. I co, chcesz ją robić za darmo? Tak samo, załóżmy, w moim przypadku, czy innych ekspertów, my się tym dzielimy, żeby mieć dodatkowy dochód i też zaoszczędzić komuś życia, żeby nie musiał szperać, szukać wiedzy na całym świecie i zmarnować od całego życia. Dlaczego? Bo my już to mamy, więc z tego po prostu skorzystaj i też zwróć uwagę, ile jest bezpłatnych analiz, załóżmy, tutaj w listopadzie ich było kilkadziesiąt. Tak, tutaj podsumowanie, załóżmy, października, tak, analiz, które było ile? 8, z czego 7 było zrealizowanych, gdzie określiłem ten ruch strzałką, wszystko pięknie podane na tacy z określonym ruchem, po prostu strzałką, w bardzo prosty sposób, z czego każdy mógł oczywiście sobie skorzystać, za darmo. Masz takie drugie miejsce? No nie masz, dlatego chcę też takimi filmami uświadamiać was, jaka to jest wartość, żeby oczywiście z tym uważać i się, załóżmy, tym wszystkim nie zachłysnąć. Jak już mówimy o dzieleniu się wiedzą, to oczywiście na moim kanale możecie znaleźć wiele opinii. Czy z Jarosławem, czy z Mariuszem, czy z Jackiem, czy tutaj przykładowo z Maciejem, czy z Mateuszem, czy z innymi osobami, tylko trzeba się troszeczkę cofnąć na moim kanale i spójrzcie, że tutaj obserwując i nagrywając właśnie wywiady z tymi osobami, też pokazuję wam ich wyniki, bo jeżeli ktoś ode mnie dzieli, ktoś ode mnie korzysta z wiedzy, to chcę, żebyście zobaczyli, czy te osoby mają wyniki. Cały materiał wystarczy przerabiać, nawet godzinę dziennie na to poświęcić, więc myślę, że każdy jest w stanie wygospodarować sobie. Czyli 1400 euro zysku, to ja mogę... Przy najmniejszej możliwej pozycji, tak? A, no faktycznie, tak, to jest 0,01. Jest to wolność, tak? Wolność umysłu. Wchodzimy, handlujemy, wychodzimy, robimy swoje, mamy wolny czas, tak? Nie jesteśmy uzależnieni od szefa, nie jesteśmy uzależnieni od godzin pracy i tak dalej, i tak dalej. Dlatego polecam forum, bo to jest dodatkowy zawód, którego można się nauczyć, tak? Są nagrania, są. Można sobie odtworzyć. No nic więcej nie mam do dodania. Być może ludzie w to nie wierzą, bo nie wiedzą, jak te wykresy się tworzą. Wiesz, Radek, niektórzy po prostu widzą tylko puste słupki, faceta, który mówi, to poszybuje tu, to tam idzie, no ale dlaczego? Nie? To jest niezrozumiałe. No, warto się tym zainteresować, nawet nie od razu płacić kupę kasy, ale po prostu z chęci zrobienia sobie dodatkowego zarobku. No, wiadomo, każdy tego poszukuje, jakieś alternatywy, nie? No i to jest dobry tor. Wiadomo, czas trzeba poświęcić na taki research, ale no, spośród tego wszystkiego, co w internecie jest, Instytut i twój kurs the best. Dla mnie przynajmniej jest the best, nie? Bardzo. Są zasady, co chwilę to fakt, przypominasz je, no ja trochę, wiesz, no jednym uchem wchodzi, drugim wchodzi, ale oczywiście trzymam się, tylko samo to przypominanie mi nic nie daje, bo ja mam taki, powiedzmy, reżim, nie? Ja się trzymam tego, czego się mam trzymać i po prostu wynik jest, nie? Okay. Ale jak najbardziej nowi, chętni, zasady trzymać się jak najbardziej. Po to one są, żeby się trzymać, a potem, żeby działać z tego rynku, ile się chce, nie? Wiadomo, ile kto ma możliwości. Serdecznie polecam, pieniądze już się zaraz zwrócą, więc 2 miesiące po kursie, więc serdecznie polecam. Nigdzie nie znajdziecie tak konkretnej wiedzy jak na forum Uratkery. I też ważna rzecz. Jak uważasz, czy każda osoba kupująca wiedzę od jakiegokolwiek eksperta ma efekty? No nie, nie każda osoba. Dlaczego? Bo to, że kupisz wiedzę, to, że masz przy sobie książkę, uznajemy tutaj, że mamy jakieś ważne informacje, ważne dane, tak? To czy to samo wejdzie do mojej głowy? Nie. To, że ktoś kupi produkt, nie jest jednoznaczne z tym, że będzie miał efekty dzięki temu produktowi. Więc spójrzcie też na to, że ktoś dzieli się swoją wiedzą, to nie znaczy, że każdy będzie miał efekty. Dlaczego? Mój mentoring trwa, kochani, 3 miesiące.
O tym mówię oczywiście przed tym, jak ktoś dołączy, tak? I nie każdy się angażuje, tak? Nie każdy chce robić analizy, nie każdy chce robić pracę domową, więc też o tym pamiętajcie, że kupno produktu nie wiąże się z dobrym wykorzystaniem, bo trzeba się go nauczyć i co? I trzymać zasad, tak? Osoby, które się trzymają zasad, które na rynku działają, z nimi robię nagrania. Też widzicie bardzo często, jakie mają one efekty, jakie były wpłaty, wypłaty. I ostatnio z Jarosławem robiliśmy wywiad, gdzie zrobił w 3 tygodnie, tak? W 3 tygodnie bądź 2, 1400 euro zysku, to jest jakieś ile? 5000, 6000 tych zysku tutaj z handlu. Da się? No oczywiście, że tak, tylko trzeba się trzymać zasad i robić to bezpiecznie. Więc pamiętajcie o tym, kochani. Wiedza a jej wykorzystanie to są dwie różne rzeczy, tak? Znajomość drogi nie oznacza, że ktoś tą drogą podąża. Może ją znać, ale nie korzysta. I tyle, tak? O tym, kochani, pamiętajmy. To. Kochani, już jesteśmy blisko końca. Tutaj właśnie też patrzę i to, co mnie najbardziej w ogóle cieszy, to jest to, że robię też bezpłatny kurs, do którego możecie zadawać pytania i też czekam na wasze prace domowe oczywiście w tym kursie. I zwróćcie uwagę, kochani, na to, że tutaj dużo osób to komentuje, jest wdzięczna, ale też udostępniacie swoje prace domową. Swoje prace domowe. To jest bardzo ważne, że jeżeli włożysz pracę, ona często do ciebie później wraca w efektach, w po prostu postaci efektów. Zwróćcie uwagę, od Janusza mam pracę domową, od Adama, który jest złotym medalistą olimpijskim. To mnie bardzo cieszy, że mogę pokazać wielu osobom z różnych dziedzin też inne sposoby na to, że można w jakiś sposób zarobić. Tu oczywiście mówię o bezpłatnym oczywiście kursie, który oczywiście możecie odebrać w opisie poniżej. Też wam się muszę do czegoś przyznać. Na potrzeby tego filmu zrobiłem sobie taki tutaj scenariusz, gdzie naprawdę ująłem to, co myślę, że jest najważniejsze w tej całej branży. Na co zwracać uwagę. Jak ktoś uczy, gdzie są efekty tych osób. Jak ktoś ma, jak by było dobrze, aby ktoś pokazał ci swoje efekty, tak? Do tego jest dużo, pokazuję wam to, żeby nie było oczywiście, że to wszystko jest na freestylu, ale jesteśmy dzisiaj u mnie dosyć klimatycznie i wszystko nagraliśmy. Kochani, co mogę więcej dodać? Serdecznie chciałem ci po prostu podziękować za to, że ten film obejrzałeś. Miałem na celu ten film, tak jak mówiłem wcześniej, pokazać, jak wygląda ta branża. To jest naprawdę coś niesamowitego, jeżeli ktoś korzysta z tego mądrze, ale jest tutaj wiele naprawdę takich zagrożeń, tak? Czy osoby, czy instytucje, które są nie do końca uczciwe. Oczywiście, wiecie, ja nikogo nie chcę atakować, nikogo nie wskażę nigdy palcem, bo szczerze, mi jest szkoda czasu i energii na to, żeby z kimkolwiek walczyć, czy jakieś argumenty, czy po prostu na przykład tworzyć jakąś batalię. Mnie to jest szkoda, bo to jest mój prywatny czas, który mogę poświęcić na moich bliskich, na moich znajomych i szczerze mówiąc, dla mnie dużo ważniejsze są osoby, które mnie obserwują, które mi ufają, bądź na przykład osoby, które stały się gdzieś ludźmi, z którymi ja bliżej działam, na przykład na forum, to dla nich chcę robić analizy, live'y, chcę na nich się skupić, bo są to osoby po prostu, z którymi warto działać. Więc to jest taki mój film, który chciałem pokazać tą taką, może nie do końca fajną stronę tego wszystkiego, bo ja tutaj trzeba to weryfikować, trzeba się gdzieś na tym znać, ale mam nadzieję, że dla was to będzie taka i troszeczkę dawka takiego humoru i też dawka wartości. Pod tym filmem macie linki, kochani, do zapisów na live ze mną, gdzie też mówię o swoim zamkniętym forum, gdzie możesz ze sprawdzonej wiedzy skorzystać. Zamiast marnować swoje pieniądze szukając samodzielnie, możesz po prostu otrzymać dostęp do wiedzy i po prostu później też dalej móc zarabiać, oczywiście jak będziesz się trzymał zasad, więc nie szperaj, nie szukaj. Poniżej pod tym filmem masz bezpłatne kursy, możesz odebrać pierwszy rozdział mojej książki, którą teraz tworzę i też możesz oczywiście zapisać się na live'a, bo najbliższy live będzie chyba w poniedziałek, o ile. No oczywiście nie wiem, kiedy to oglądasz, ale zapisz się na tego live'a, link jest w opisie, tam będę mówił troszeczkę więcej, też będę mówił o swoim kursie, bo się dzielę wiedzą. Kiedyś ktoś się mnie zapytał o coś takiego. Skoro to działa, czyli handel na rynku, no jest to możliwe, żeby na rynku zarabiać i skoro to wszystko funkcjonuje, to dlaczego ty się tym dzielisz? Nie zamurowało, bo no, dlatego się dzielę, bo sam powiedziałeś, że to działa. Więc dlatego się tym dzielę, bo to działa. Jeżeli to by nie działało, to miałbym kogoś oszukiwać? Serio? No właśnie, więc w odpowiedzi na to, dlaczego się tym dzielę? Bo to działa. Ja sam 5 lat temu szukałem miejsca, które po prostu działa.
I może źle szukałem, no ale trudno było mi znaleźć. No taka jest prawda. Więc kochani, konta realne, popodłączane do podglądów. Co jest najważniejsze? Nie te cyferki, bo to chodzi o Twoją edukację, więc dla Ciebie powinny być moim zdaniem oczywiście najważniejsze. Te informacje przed ruchem, żeby wiedział, dlaczego, skąd się co bierze i dlaczego załóżmy cena wzrasta bądź spada. Więc zapraszam Cię do kolejnych analiz, filmów, do linków w opisie. A my co? Coś zjemy, odpoczniemy i zajmiemy się pewnie montażem tego filmu. Pozdrawiam Was serdecznie. Czekam na Wasze kochani komentarze. Sprawdźcie, linki w opisie są konkretne. Do usłyszenia. To był Radosław Rygielski z bardzo ważnym przekazem, najważniejszym, jeżeli chodzi o największy w ogóle problem tej całej branży, czyli brak weryfikacji i tak dalej. A tu widzicie, jak to możecie robić, jak to jest robione i szczerze, średnio mnie interesuje to, czy załóżmy ktoś teraz, wiecie, będzie korzystał z mojej wiedzy, mam myśleć odpłatnie. Dla mnie najważniejsza jest ta świadomość, żebyś ty nie tracił kasy. Dlaczego? Bo ja, jak na live'ach mówiłem i też no czasem coś tam jeszcze rozwijałem, sam kiedyś straciłem bardzo dużo pieniędzy z racji tego, że nie miałem świadomości. Dlatego tą świadomością chcę się dzielić, dać coś światu, bo to zawsze wróci i niekoniecznie w postaci pieniędzy. Do usłyszenia, kochani. Cześć.